dziennikarzy i proszę o krótką ocenę pana premiera. Powiem, że przed meczem remis wziąłbym w ciemno i po meczu ja go również biorę, niestety. Wydarzenia na boisku zostały zdominowane nie przez piłkarzy i to najbardziej boli, bo uważam, że obraz gry całkowicie się zmienił po złej decyzji sędziego. W jednej akcji popełnił 3 błędy. Był spalony, nie było rzutu karnego i wyrzucił mi zawodnika z boiska. Od tego momentu zespół Zawiszy zdominował grę, był zespołem przeważającym, ale trudno się dziwić, no, jest kandydatem do awansu, my jesteśmy Beniaminkiem, chcemy się w tej lidze utrzymać i moi chłopcy na pewno dzisiaj się mocno napracowali na ten punkt. W pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje po wyprowadzanych w niezłym stylu kontratakach, po przerwie niestety już nie, bo nie było nam to dane. Kończąc mecz w 9, to naprawdę mogę tylko chłopcom pogratulować hartu ducha i takiej sportowej złości, bo tą z pewnością pokazali i ten punkt dla nas myślę, że jest bardzo cenny. Pozwoli nam uwierzyć, że w tej lidze możemy powalczyć nawet z potentatami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Szatało, proszę. No, na pewno jestem bardzo mocno zaskoczony negatywnie. Grą mojego zespołu w pierwszej połowie, zresztą to już druga taka pierwsza połowa z Krakowem to samo było, nie wiem, czy to brak jakiejś koncentracji, czy może gdzieś tam już się zaczyna wkradać strach, nie wiem, trudno mi powiedzieć, to chyba myślałem, że to z Krakowem przypadek, okazuje się, że nie. Po rozmowie w szatni trochę to się zmieniło w lepszą stronę, ale tak nie może być, że zaczynamy w przerwie motywować się, czy coś zmieniać. Także tutaj jestem bardzo mocno zdegustowany. Powstałem w pierwszej połowie, no na pewno gdzieś tam do końca nie jestem też zadowolony z gry w drugiej połowie. Także tutaj to nie był ten zespół, który ja chcę widzieć, także mamy na pewno dużo do poprawy. Dużo meczów przed nami, ale nie możemy te siły rozkładać na resztę meczów. Musimy każdy następny próbować wygrać, także tutaj jedziemy do Legnicy i spróbujemy pokazać inną grę na pewno. Ja chcę też zobaczyć inny zespół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo tak przegląd, tylko panie trenerze, pytanie do pana trenera Szatałowa. Bo to wyglądało, jakby pana piłkarze byli bardzo mocno spięci. Jak pan myśli, z czego to wygląda? No też mi tak się, właśnie nie mogę to odczytać, czy za mocno spięcie, czy brak motywacji gdzieś tam. Myślę, że przyjdzie wielka stycha i rozklepią na 5-0. Nie tak się, albo jedno, albo drugie, także muszę tutaj dojść do sedna sprawy i musimy to zmienić, bo tak nie może być, że zresztą zespół z tych przyjechał, bardzo mądrze się ustawiał, bardzo mądrze grali, także tutaj tylko bić brawo. Ale co dotyczy mojego zespołu, na pewno trzeba to rozwiązać. Sytuacji. Proszę bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. To ja jeszcze skorzystam z okazji i chciałbym jeszcze słówko powiedzieć, bo chciałem podziękować serdecznie kibicom Zawiszy, którzy naprawdę bardzo fajnie wspierali mój zespół. Chciałoby się, aby nie tylko przy okazji przyjaźni czy meczów rozgrywanych między zaprzyjaźnionymi klubami, ale zawsze w polskiej piłce był taki dopływ. Dziękuję. Dziękuję.